Mateusz Kochalski występował w Radomiaku w zeszłym sezonie i rozegrał wszystkie mecze w Fortu na pierwszej lidze. Walnie przyczynił się do wywalczenia przez Zielonych awansu do PKO Ekstraklasy i został wybrany najlepszym bramkarzem rozgrywek. 21-letni golkiper przygotowywał się do nowego sezonu z zespołem Radomiaka, ale po kontuzji Cezarego Miszty, bramkarza Legii Warszawa, Kochalski został sprowadzony z powrotem do stołecznego klubu. Władze Legii zapewniały, że Kochalski ponownie zostanie wypożyczony do Radomiaka, kiedy Miszta wróci do pełni sił i do treningów. I tak też się stało. Od poniedziałku Kochalski wrócił do Radomiaka i o miejsce w bramce będzie walczył z Filipem Majchrowiczem, który zaliczył bardzo udany początek obecnego sezonu. Kolejny mecz ligowy Radomiak-Radom rozegra w najbliższy piątek 20 sierpnia, kiedy to podejmie u siebie Warte Poznań. Początek tego spotkania o godzinie 20.30 na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu.